Dzień dobry, Marta z tej strony. Witam się z Tobą. Co dzisiaj robicie? U mnie dzień zaczął się tak inaczej. Powróciłam do pracy nad swoim mindset. Codziennie tak naprawdę siadam sobie tutaj, mam kanapę, kiedy wszyscy śpią. I powróciłam do tego, aby uspokoić swoje myśli, aby przygotować się na dzień, aby wiedzieć, nad czym pracuję, aby wpuścić dobre rzeczy do głowy, a nie śmigać tylko palcem, scrollować po, dajmy na to, social media z samego rana, zaraz po przebudzeniu, więc wracam na dobre tory. Wracam na dobre tory, zresztą niedługo tutaj u nas już zaczyna się szkoła. Już 10 sierpnia zaczynamy szkołę na Florydzie, co również pozwoli mi wrócić do mojej rutyny, bo wakacje są tak naprawdę, jakby nie było, takie trochę leniwe. Posłuchajcie, dzisiaj ja mam wielkie zadanie tutaj, aby przedstawić Wam możliwości, które czekają na Ciebie. I moim zadaniem jest to, abyś zrozumiała, czy też zrozumiał, bo do Panów również też mówimy, na czym polega praca w sieci, na czym polega praca online, a szczególnie w network marketing. Tylko pozwólcie, że skończę mój kolagen i zabieram się za robotę. Dobrze. Więc przygotowałam sobie dzisiaj narzędzia pracy i moimi narzędziami pracy jest tablica, gąbeczka i flamaster. I zobaczymy, czy uda mi się to tak dzisiaj poprowadzić tutaj. Ala prezentacja biznesowa na kolana. Więc słuchajcie. Jestem zainspirowana nagraniem mojego znajomego, Jacek Bartkowiak, pozdrawiam bardzo, którym, kiedy ja rozpoczynałam biznes online, podglądałam go, jak on to robi i uczyłam się od niego. I to nagranie było jednym z takich nagrań, gdzie ja zrozumiałam, na czym ta praca polega i na czym ten biznes polega faktycznie. W łatwy sposób przekazał to i dzisiaj ja spróbuję Wam podobnie przekazać, może trochę po mojemu, jak to wygląda. Więc cześć w ogóle wszystkim. Hej Wonka, witaj. Cześć Aga i Roxana, Svetlana. Fajnie. Witam wszystkim. Więc tak, po pierwsze, my myślimy, na pewno też myślicie, że praca w network marketing w takim stylu, jak ja rekomenduję tutaj, taka online sales, można powiedzieć, że potrzeba sprzedawać i tylko na tym ten biznes polega. Okazuje się, że jest to częścią biznesu, sprzedaż jest częścią biznesu, ale nie polega wyłącznie na sprzedaży. I tak, polega za to na budowaniu konsumentów, posłuchajcie, polega na budowaniu konsumentów oraz szukaniu osób, które się zaangażują w ten sposób pracy, które, można powiedzieć, liderów. Czyli jeszcze raz, praca w networku wcale nie polega tylko i wyłącznie na sprzedaży, co często tak myślimy, a polega na budowaniu sieci konsumentów. To jest ciekawe. Sieci konsumentów oraz na szukaniu liderów, osób, które będą chciały z Tobą w takiej formie pracy pracować. Bo na przykład lubią być na internecie i tak spędzają wiele czasu na internecie, to dlaczego nie tak naprawdę nie wykorzystać tego czasu na zbudowanie coś w sieci, a nie tylko scrollować w dół wpisy innych ludzi. Więc jeżeli może Ty jesteś osobą, która właśnie łapię się na tym. Siedzę cały czas na Instagramie albo siedzę cały czas na Facebooku i tak, dziewczyny tutaj śmigają z biznesem, Marta tu cały czas mówi i przedstawia, jak pracować online, a ja tylko słucham i się przyglądam. Koniec z tym. Może jesteś właśnie tak jak Ola, która mieszka w UK,
która się przyglądała aż pół roku. Pół roku się przyglądała i słuchała, i przyglądała, i słuchała. I w końcu się zdecydowała na rozwój swojego biznesu. I dostała pewne wskazówki i dziewczyna jest szczęśliwa, że w końcu podjęła decyzję, a nie przygląda się tylko i myśli, czy to jest dla niej, czy to nie jest dla niej, bo samo myślenie do niczego nas tak naprawdę nie zaprowadzi. Więc słuchajcie, jak to wygląda? Będziecie widzieć. Więc tak, cały biznes polega na tym, że jesteś tu ty, jesteś ty i szukasz osób, które też zainteresują się takim stylem pracy. Też by chciały pracować z domu, też by chciały mieć dodatkowy dochód może chciałyby mieć karierę, a może osoby to są, które mają już swoje biznesy i szukają czegoś innego, możliwości albo jak wykorzystać miejsce i znajomości, w których jestem, na rozwinięcie jeszcze czegoś dodatkowego, na przykład networku, prawda? Także szukasz sobie partnerów biznesowych i tak, potrzebujesz mieć, to jest taki wzór na razie Wam powiem, to jest wzór, potrzebujesz mieć 5 osób, takich partnerów biznesowych. Czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5. I tak, tutaj namalujemy tak ładnie, jak Jacek kiedyś namalował. I to są osoby Twoje, które też by chciały pracować online, które też chcą pracować online. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Okej, co nadal? I teraz tak, oferujemy im biznes. Wiadomo, że oferujemy im biznes, nie każda osoba jest chętna do takiego stylu pracy. Ktokolwiek jest, super, zostaje, zatrzymuje się i korzysta z naszych wskazówek. I teraz tak, oprócz tego, że mamy te osoby tutaj biznesowe, my proponując na przykład jednej osobie, pierwszej osobie, możemy usłyszeć: nie Marta, ja nie nadaję się do takiego stylu pracy. Nie Marta, ja nie mam czasu. Nie Marta, jestem spełniona zawodowo. Nie ma problemu. Prawda? Nie każdy będzie zainteresowany takim stylem pracy w tym akurat momencie, ale nasze produkty, które my oferujemy, są tak naprawdę dla Ciebie. Jeżeli Ty również, słuchając mnie dzisiaj, nie jesteś zainteresowana takim stylem pracy, to ja już Ci mogę powiedzieć, że ja mam produkty dla Ciebie. Ja mam produkty, które dają zdrowie. I teraz tak. Oferując osobie numer 1, dajmy na to, jeszcze tutaj jej nie mamy, ona mi odmawia i mówi: ja Marta, nie mam na to teraz czasu, mam ważne rzeczy inne. Nie ma problemu, ale myślę, że zainteresujesz się spokojnie naszymi produktami dla poprawy zdrowia. Przecież każdy myje zęby, każdy myje włosy, każdy potrzebuje mydła. Czyż nie prawda? Mamy świetnej jakości produkty, które mogą pomóc Tobie i Twojej rodzinie. I tak, i mam osobę, która tutaj wokół mnie, wokół mojego kółka staje się moim pierwszym klientem. Następnie, dajmy na to, że jeszcze nie mamy tej osoby, następnie proponuję moją możliwość pracy online drugiej osobie, komuś drugiemu, prawda? I co? I osoba mi mówi: Marta, wiesz co, ja cały czas się przyglądam, ale jeszcze nie jestem gotowa. Ja mówię: nie ma problemu. Czy chciałabyś spróbować próbki, na przykład próbki naszych produktów? I osoba mówi: wiesz co, chętnie spróbuję. Dobrze, to ja Ci prześlę próbki. Tak a propos, może też chcesz spróbować próbki, jeżeli jeszcze nie próbowałeś, śmiało pisz, to Ci prześlę. I tak, druga osoba jest tutaj, to jest mój drugi klient. Ta osoba na przykład kupiła tutaj jakiś produkt, a ta osoba otrzyma ode mnie próbki. A tak a propos, próbki poszły do Was też. W tamtym tygodniu wysłałam, także powinniście dostać próbki już pewnie teraz gdzieś. Dobrze, pytam kolejną osobę, czy chciałabyś również zobaczyć, jak wygląda praca online i jak my pracujemy przez internet globalnie. I ktoś mi powie: wiesz co, Marta, jesteś za daleko, mieszkasz na Florydzie, ja mieszkam w Polsce, za bardzo nie chcę. Nie ma problemu. A czy chciałabyś, żebym pokazała Ci, jak Ty możesz mieć dostęp do cen hurtowych naszych produktów w Polsce?
Polsce, z hurtowni w Polsce otrzymasz nasze produkty. Chętnie. Mam kolejnego klienta. I tak, wyobraźcie sobie, poprzez moją propozycję biznesową do wielu osób, nie wszyscy są zainteresowani biznesem, ale większość, może nie też wszyscy, ale większość jest chętna spróbować produktu, bo i tak gdzieś kupują produkt. Czy to kupią z naszą firmą wysokiej jakości produkty, czy kupią gdzieś w jakimś sklepie tradycyjnym, od nich zależy, ale ja tutaj zbieram sobie kółeczko tak do 20 klientów sama od siebie, osoby, które nie są zainteresowane biznesem. I teraz tak, idę dalej i mówię, rozmawiam z ludźmi, pokazuję im propozycje, możliwości, prawda? I mam tak, jedną zainteresowaną do biznesu, drugą zainteresowaną do biznesu, trzecią do biznesu, czwartą i piątą. I to jest taki model biznesowy, gdzie pokazuję Ci, jak mieć osoby, które są zainteresowane biznesem, jak nie wszystkie osoby chcą dzisiaj akurat, w tym momencie, akurat taką ofertą zainteresowane, ale buduję swoją bazę konsumentów wokół siebie. I teraz tak, co my robimy dalej z tymi osobami? Z tymi osobami tutaj my ich uczymy, że każda ta osoba szuka sobie 1, 2, 3, 4, 5. Pokazuje możliwości, które ta osoba do biznesu ma. Czyli ta jedynka już pokazuje innym osobom, co to jest za biznes. Co to jest za biznes? I tak mamy jedną osobę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I co się dzieje tutaj? Czy te osoby od razu mają te osoby do biznesu? Oczywiście, że nie. Ale co się dzieje wokół każdej osoby? Każda osoba ma swoich klientów, około 20. Poprzez mówienie o biznesie można powiedzieć, że efektem ubocznym są osoby, są klienci. Dobrym efektem ubocznym, bo każdy biznes, fundament każdego biznesu jest oparty na klientach. To jest fundament. Jak dobry dom potrzebuje mieć dobrą wylewkę, to tak samo w biznesie jest, tak samo w biznesie mamy klientów. Także pomyśl sobie, że każda osoba tutaj, która proponuje biznes, tak naprawdę buduje sobie bazę klientów, około 20. I następnie też się tworzą osoby do biznesu. I tutaj jest to samo, i tu, i tu, i tu. Jakbyś to tak, jakbym ja to wszystko tak przemalowała, to samo z każdą osobą, to każda ta jedynka, każda moja osoba zainteresowana znajdzie sobie około 5 osób do współpracy, gdzie każda osoba ma swoje tutaj grono klientów. Po prostu, bo nie każdy jest zainteresowany biznesem, naturalnie, prawda? Czyli i ci, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. Licząc tak, patrząc tak na całość tego, to jest mniej więcej 30 osób, które są tutaj w strukturze. I teraz tak, jest wyliczone, że jeżeli wybudujemy taki biznes, to zarobki mniej więcej są około 6 tysięcy złotych, czyli około 6 tysięcy dolarów. W takim stylu. 6 tysięcy dolarów. I tak, może Ci to zająć od 3 do 12 miesięcy. Od 3 do 12 miesięcy mocnej, stabilnej pracy, wykonywanej codziennie, rozmów z ludźmi, pokazywania naszych produktów czy naszego stylu pracy. I od 3 do 12 miesięcy jesteście w stanie wybudować taki biznes. I następnie, ile godzin potrzeba poświęcić? Około od 10 do 20 godzin na tydzień. Im więcej, tym szybciej wybudujesz. I oczywiście, bo masz więcej czasu na rozmowy z ludźmi, ale jeżeli masz mniej więcej od 10 do 20 godzin w tygodniu, to jesteś w stanie wybudować taki biznes dający około 6 tysięcy złotych, 6 tysięcy dolarów, mniej więcej przelicznik jest ten sam na miesiąc. Więc to dzisiaj chciałabym Wam przedstawić i mam nadzieję, że udało mi się
wyedukować Was właśnie w dziedzinie networku, network marketing. Dlaczego akurat bardzo mi tak na tym zależy? Ponieważ wiele osób podchodzi do tego stylu pracy sceptycznie, tak? Czyli nie za bardzo wierzy, nie za bardzo ufa, a bierze się stąd to, ponieważ jest to albo niezrozumienie tego stylu pracy, albo niewiedza, jak to wygląda. Więc ja jestem tutaj po to, aby Wam przekazać, wyedukować Was, na czym to polega, jak to faktycznie wygląda, prawda? Bo jeżeli jesteś sceptyczny do tego stylu pracy, to prawdopodobnie właśnie nie wiesz dokładnie jeszcze, na czym to polega, nie rozumiesz tego stuprocentowo, stąd też Twoje podejście negatywne do takiego biznesu. A co jeszcze fajnego usłyszałam ostatnio od Alina Vogelgesang, od coacha networku, tak samo. Ona fajnie przetłumaczyła, co to jest w ogóle ten network, ten MLM, prawda? Bo inaczej to jest skrót MLM. Co to w ogóle jest? To jest po prostu inna droga marketingu. Po prostu. To nie jest nic innego. Nic innego. Jedna droga marketingu to jest tradycyjna, gdzie kupujesz, masz na przykład sklep tradycyjny i masz miejsce swoje, prawda? I klienci przychodzą do Ciebie tam. To jest taki styl marketingu. Inną drogą marketingu mogą być na przykład billboardy, czyli te wszystkie takie fajne, duże reklamy, na przykład przy highwayu czy przy autostradach, prawda? To jest inna droga marketingu. A kolejną drogą marketingu jest na przykład network marketing, gdzie produkt i usługa, czy też biznes jest przekazywany tak naprawdę drogą pantoflową. To jest po prostu nic innego jak inna forma marketingu dojścia do klienta. Także mam nadzieję, że to było pomocne i potrzebne, że zrozumieliście, na czym polega network marketing. A jeżeli ktoś jeszcze nie próbował próbek, zapraszam do mnie. Trzymajcie się, pa, pa.